Hej, witam was z tej strony Jazgot i wróciliśmy, jesteśmy z powrotem w Skyrim. Będziecie musieli sobie niestety troszkę podgłosić dźwięk, ponieważ ja się przyciszyłem siebie, aby mniej był słyszany dźwięk denerwującego bzyczenia w tle. Mam nadzieję, że nie będzie to dla was problem. Nie pamiętam, co ostatnio robiliśmy, bo ja jak z Wiedźminem bardzo długo nie nagrywałem i teraz wracam. Udało mi się spotkać mistrza siwobrodych smoka... Smokratesa spotkaliśmy. Zlecił mi, że starożytni Nordowie wykorzystali pewien prastary zwój, aby wysłać Alduina w przyszłość. Musimy znaleźć zwój, tak? A nie, mamy opcjonalne pogadać z jakimś z tym staruszkiem. Koniu! Nie strasz mnie. Zaraz, Altem się tu cwałowało. Pewnie zawsze sprawdzam ten kufer. A, to ci... Przecież siwobrodzi, tak? Krzyczą, odwracam się, czy ktoś tu jest jeszcze Dragonbornem prócz mnie? Staruszku, porozmawiajmy w pokoju. So you spoke to Parthenax. The dragon blood burns bright within you. Did he tell you what you wanted to know? Did he teach you the Dragonrend shout? Nie, ale powiedział mi, jak się tego dowiedzieć. So be it. If he believes it is necessary for you to learn this, we will bow to his wisdom. Potrzebuję prastarego zwoju, z którego korzystali starożytni. Wiesz, gdzie go znajdę? We have never concerned ourselves with the scrolls. The gods themselves would rightly fear to tamper with such things. As for where to find it, such blasphemies have always been the stock in trade of the mages of Winterhold. They may be able to tell you something about the Elder Scroll you seek. Sky above. Be careful. Przepraszam cię, moja miłości. My slave. Dobra, wsiadamy na konia. I gdzie teraz? Na górę. O rany! Czeka nas nie lada podróż. W wichrowym tronie byliśmy. A nie! A nie został odkryty u mnie znacznik, no właśnie. Czy ten obszar został odkryty? Nie został odkryty. O, szyzu. Nie mogę. A, przecież wsiadam dopiero na konia, moment. Dziap. Stałem się. Tego nie odkry... Ale są stajnie. Zaraz, chcę zobaczyć. Nie zbliżę zbytnio pewnie. Czy ja tędy będę mógł się dostać tu? Chyba, że najpierw pójdziemy do stajni. Nie. Przymierzymy old school Oblivion style. Czyli koniem. Koniem. Chciałem bardzo brzydko powiedzieć, ale... Ale się powstrzymałem, bo kulturalnie trzeba nagrywać takie let's play, bo dzieci mogą oglądać. Pamiętam, jak po raz pierwszy oglądałem gameplay, czyli no jak grał twórca na no po prostu jak na jakiejś konferencji ktoś nagrał, jak twórcy grają i wysłał w internetu. Niesamowite. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. A letter. Not sure who from. He wouldn't say, just that he was a friend of yours. My friend. Looks like that's it. Ja mam przyjaciół, więc to jest dziwne. To pewnie list znowu. Jakiś kolejny list. Nie wiem, gdzie tego szukać. Księgi? List od przyjaciela. Anchises, demonstracja twojego tłum spowodowała niemałe zamieszanie w miejscu zwanym Gardło Świata.
Nie każdy cieszy się z powrotu smoczych dzieci, ja natomiast nie mogę się doczekać, aż rozwiniesz swój talent. Skyrim potrzebuje prawdziwego bohatera. Zainteresuj się miejscem zwanym Rozpadlina Rozdartej Skały. Z tego co wiem, znajduje się tam tajemnicze źródło energii. Którą? A które jedynie smocze dzieci jest w stanie opanować? A, energię, którą jedynie smocze dzieci jest w stanie opanować. Z poważaniem, przyjaciel. Bo ja źródło zrobiłem jako mianownik. Jedziemy. No, wracając, pamiętam jak po raz pierwszy zobaczyłem tę grafikę, to było po prostu miazga dla moich oczu. A, źle jadę. Po co mi te głupie znaczniki, skoro z nich nie korzystam? O nie, nie, nie! Myślałem, że to będzie kilka rap tylko. Lidia, broń mnie! Tak mi zabijesz konia! Nie, 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 nie. Nie! Inteligentny sukinsyn. Poleciał od tyłu. Żebyś się utopił. Co możesz mi dać? Skóra lodowego wilka. Dla mnie, dla którego wciąż Gothic... Byłem świadkiem wielu takich przemian grafiki rewolucyjnych. Gothic 3 jest przykładem. Grafika była wow. Kontrast dwójka, trójka. Niesamowita zmiana. Na lepsze rzecz jasna. Ale zawsze to ma swoją cenę. Zawsze grafika ma swoją cenę. Moim zdaniem przynajmniej. I tego najpiękniejszym przykładem jest Crysis. Nigdy, nigdy nie zapomnę, nigdy nie wybaczę. Jak czekałem... całą noc nie mogłem spać, czekałem, aż mi ściągnie demo Crysisa. Jak się zawiodłem. Te wilki nie wyglądają przyjaźnie. Może spróbujemy je ściągnąć troszkę z łuku. Zaraz, zaraz, ku. Springled Bell. Hu. Nie! Okej. Okay. Nie. Nie wiem czemu zetkiknąłem. Czasem mam odruchy z innych gier, a nie mam pojęcia z jakich. O, tutaj mamy jakiegoś trupa. Sprawdźmy. Wilk z areny? Skoczek. Krótki liścik. Sprawdźmy, co tu się... Amulet Mary. Albo Mary. Spójrzmy, krótki liścik. Jaka muzyka się włączyła? Masz się wybrać w teren i znaleźć... W teren? I znaleźć brakujące wilki przed następnym turniejem. Straciliśmy ich zbyt wiele w ostatnich potyczkach. Nie zdołamy wytresować nowych na czas. Znajdź się i czym prędzej przyprowadź do groty na turniej. Grota na turniej. Zapamiętamy! Widzicie? Nie grałem w Skyrim tak dużo, jak w Obliviona. W Oblivionie znam 98%, nawet może 9% misji, wszystkich. W Skyrim znam zapewne zaledwie 40%. Może sobie nawet pochlebiam. Zwyczajnie, ta gra mi... Zaraz. Czy ja tędy nie powinienem wykołać? Nie. Zwyczajnie nie wciągnęła mnie ta gra tak bardzo, jak Oblivion swego czasu. Nagle mi się zabrało na wspominki, ale lubię sobie pogadać o starych, dobrych czasach, jak Liviusz. O, skaczesz, koniku. Pięknie. Pięknie skaczesz jak barysznik. Wow, kto tam idzie? Hello? Zaraz. Pogadamy tutaj z kolegą. What's a milk drinker like you doing out here? Go home to your mother. Okej. Mamo. Tak, moją matkę jest. Totalnie zwariowałem. Dobra, i tak musimy tędy przejść.
Nie no, ale grafika zachwyca. Wow, po prostu super. Ja gram na najwyższych... O ty! Kolejny, no! Trafiłem cię? Może i nie. Nie, złaź z niego! Złaź z niego! Zabiję własnego konia! Dlaczego nie ziejesz? Co się dzieje? Mam łuk? O Chryste, co się dzieje? Jak widzicie, grafika kosztuje. Tu kopalnia jakaś. W gwizdów. O, tu mamy piec i rudę. Nie mogę zejść? Strażnik mnie przestraszył. Samotny strażnik. O nie. O jest. O rany, czy ja zawsze muszę, nieważne w której części, dostać się do więzienia? Masz mnie. Zapłacę moją grzywnę. Jedna sztuka złota? Naprawdę chcesz mnie wpierdolić do więzienia za jedną sztukę złota, za głupią rudę? Mogę ci ją oddać, przepraszam, nie wiedziałem, że to nie, jest... Że... Masz. Smart man. Now, come masz tę jedną sztukę złota, masz. We'll take any stolen goods and you'll be free to go. After you pay the fine, of course. Of course. Ja pierdolę. Gdzie ja jestem? O, dziękuję ci, dobry strażniku. Do twierdzy chyba mogę się dostać w jeden sposób tylko. You look worse than I feel. Probably not, but it's worth a try. Take care if you're... Zaraz. Czy ja jestem chory? Nie mogę sprawdzić. Czy to jest tawerna? To jest chyba tawerna. Powinniśmy wejść do tawerny, tu powinien być koleś. I'm sorry, could you describe the smell? Like some horrible monster was turned inside out and then exploded. What did you do? It was a minor miscalculation. I've already corrected it for future experiments. This is why people have a problem with your college, Nelagar. I don't deal with any college applicants these days, so don't bother asking. My days at the college are long behind me, but I prefer to stay close by. Jesteś członkiem akademii? No. Gods no, not for years. I left Winterhold for some time and returned to stay here at the inn. Dlaczego mieszkasz w gospodzie? I still have research that keeps me busy, and being here in Winterhold ensures I have access to former colleagues. Until next time. Nie wiem. Nie podoba mi się to, że strasznie chcą naprowadzić. Oni naciukali takie mniejsze drogi do gildii. Do gildii magów, gildii wojowników, czyli no, i wszystkiego. Naciukali w tym. Łącząc z główną fabułą. Witam pana. My job is to serve the Jarl, not waste time talking with travelers. Co tutaj robisz? Me? Nothing. Wow. And I hope to keep it that way. The Jarl is convinced I have some connection with the college, so he goes easy on me. Maybe you'd like to help me keep up appearances. Old Nelakar has a major staff in his room in the Frozen Hearth. It'd be good to have that staff, in case the Jarl starts wondering if I actually have a real connection to the college. Zapomnij o tym. Daedra take you then. Szukam jakiejś pracy. Masz jakiś pomysł? The Jarl has put out a bounty on the dragon that's been terrorizing the countryside. Here, take a look at this decree for details. Tak, tutaj są wszędzie smoki. No i te sarcy wygrywają chyba. Tego pana.
Okradłbym cię, ale tutaj tworzę pozory bycia dobrym. My pa says elves are bad and not to trust them. I ma rację, synu, i ma rację. Dobra, no to najwyraźniej musimy przejść przez most. Nie lubię czegoś takiego. Jest opcjonalna misja, długa, z fajną fabułą. I jak gra przez główną linię fabularną narzuca, żeby się przyłączyć do gildii jakiejś. Nie lubię czegoś takiego. Gdzie jest wolny wybór? Cross the bridge at your own peril. The way is dangerous and the gate will not open. You shall not gain entry. Co to za miejsce? Wiemy, ale się zapytamy tak pro forma. Oh, forgive me. Most who arrive here do so because they have heard of the college beforehand. This is the College of Winterhold, a safe haven for mages in Skyrim, a place of wisdom and arcane knowledge. A co ty tutaj robisz? I am here to assist those seeking the wisdom of the college. Oczywiście. And if, in the process, my presence helps to deter those who might seek to do harm, so be it. The more important question is, why are you here? Poszukuję sapienti. Czy mogę wejść do akademii? Perhaps. But what is it you expect to find within? Nie. Poszukuję mądrości zawartej w prastarych zwojach. Do you? It is true there are some here who have spent years studying the accumulated knowledge of the scrolls. But what you seek does not come easily and can destroy those without a strong will. It would seem that the college has what you seek. The question now is what can you offer the college? Builder. Not just anyone is allowed inside. Those wishing to enter must show some degree of skill with magic. A small test, if you will. Chyba wszyscy wiemy, że mi się uda. No, I'm afraid I don't know anything of the sort. A czy smocze dziecię może otrzymać prawo wstępu? Dragonborn? It's been so long since we've had any contact with the Greybeards. Do you really have the voice? I would be most impressed to see that. Okej, uwaga, odsuńcie się! So the stories are true. You are Dragonborn. Normally, you'd need to show some aptitude with one of the schools of magic. But you... I think there is much that we can learn from each other. I think you'll be a superb addition to the college. Welcome, apprentice. No właśnie. I'll lead you across the bridge. Once you're inside, you'll want to speak with Mirabel Irvine, our master wizard. Please, follow me. Ktoś tam zginął? Mam nadzieję, że nikogo nie trafiłem tym ognistym podmuchem. O to mi chodzi. Jesteśmy smoczym dziecięciem. A, dobra, jesteś dobrze urodzony. Wpuszczamy cię. Jeżeli wam naprawdę... Jaką ja mam w ogóle wiedzę przekazać? Przecież nauczyć się głosu może tylko smocze dziecię. But the college lives on. Wow! Nie zapisywałem w sumie. Usialalala, mam dwie lewe ręce. Usialalala. Oh, come on! Faralda. The college is massive to Skyrim, even if it goes unnoticed or unappreciated. Na, chcesz ze mną tu pogadać? Much knowledge lies within the college's walls. Mirabel will be waiting for you. Mirabel? Czy ty jesteś Mirabel? Savos Aren. I believe I've made myself rather clear. Yes, of
course. I'm simply trying to understand the reasoning behind the decision. You may be used to the Empire bowing to your every whim, but I'm afraid you'll find the Thalnor received no such treatment here. You are a guest of the College, here at the pleasure of the Archmage. I hope you appreciate the opportunity. Yes, of course. The Archmage has my thanks. Very good. Then we're done here. Witam. Welcome to the College. Kazano mi się z tobą spotkać. Another new student. I'm surprised at how many of you there are lately. Well, first you'll need these. While you're not required to wear them, you may find them more to your liking than your current clothes. I'll give you a brief tour, and then we'll get you to your first class. Are you ready to begin? Ha, no nie wiem. Przepraszam, muszę się jeszcze przygotować. I see. Well, please let me nie wykonam tego zadania. Nie chcę wykonywać tego zadania, bo jak już mówiłem, zagram inną postacią, która będzie w Gildii Magów. Ja potrzebuję jedynie zwoju. Znaczy, dowiedzieć się, tak? Potrzebuję wiedzy na temat smoka. Nie powinna do wakina... Dobrze. Jeżeli by się interesował... A, wiecie o czym mówię, no. Najważniejszym zadaniem teraz naszego głównego bohatera jest powstrzymanie Alduina. Nie powinien tracić czasu na takie rzeczy jak nauka podstawowych zaklęć. Nigdy nie potraktowałem się tej książki, panie. Urak grosza, blechua. You are now in the Arcanium, of which I am in charge. It might as well be my own little plane of oblivion. Disrupt my Arcanium, and I will have you torn apart by angry Atronox. Now, do you require assistance? Imponująca biblioteka. A mage is only as good as what he knows. I try to make sure as much knowledge is available as possible. Ale ork? We've been keeping this collection since the Second Era. Books have come and gone during that time, but it's mostly intact. Szukam prastarego zwoju. And what do you plan to do with it? Do you even know what you're asking about? Or are you just someone's errand boy? Masz fajne zęby. Opowiedz mi o prastarych zwojach. I knew it. Everyone comes in here expecting my help. But they don't even have the proper questions. An Elder Scroll is an instrument of immense knowledge and power. To read an Elder Scroll, a person must have the most rigorously trained mind, or else risk madness. Even so, the Divines usually take the reader's sight as a price. W zamian za co? The simplest way to put it is knowledge, but there's nothing simple about an Elder Scroll. It's a reflection of all possible futures and all possible pasts. Each reader sees different reflections through different lenses and may come away with a different reading. But at the same time, all of it is true, even the falsehoods, especially the falsehoods. Kto napisał prastare zwoje?